way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień. Mordor! Bang, bang, bagarang. This tower, the elven stones luminous as if they were cast from light. Okej, tutaj proszę, odkryłem sobie dwie nowe wieże. Tą i tą, a odkrycie tej odblokowało mi cały taki obszar. Nie najgorzej. Tutaj mam jeszcze kapusia, widzę obok, to przydałoby się go przesłuchać. Gra mi poza nagraniem powiedziała, że jest opcja skipnięcia czasu. Dobra, gdzie jest ten kapuś? A, podadą zaraz. Okej, okay, nie jest oczywiście sam. Pewno mnie szukają. Hej. No, nie tak! Złap go i przesłuchaj! Ktoś tu jeszcze jest? No nie. Strzelaj mu kilka ciosów. Już? A nie jest tu jednak ktoś jeszcze! No to z panem się już żegnamy. No, źle dla ciebie. No! No co jest? Czemu go nie mogę przesłuchać? XD, i finalnie go zabiłem. O, Boże! Dobra, nevermind. Tu wyczaiłem, że jest Ifildin do znalezienia, więc z chęcią go znajdę. Okej, widzę, fast travel jest taki po prostu, bez żadnej animacji. Co? Czy to mnie powinno smucić? Nie, chyba nie bardzo. A, przy okazji nabiłem sobie poziomu trochę i proszę, tak wyglądają moje umiejętności. Wszyściutkie, jakie mogłem, to ulepszyłem. No bo, nie, wiadomo, trochę się expa nazbierało. Dobra, ten Ifildin, z tego co kojarzę, to był chyba tutaj gdzieś? O, tu jest. Znalazłem wcześniej jeszcze jeden. W ogóle, czy to się obejrzy ścianę? Ha, okej, okay, ale... No, dobra, to jest zapisane w języku chyba elfickim, ale nie jest to czytane. Pewnie dopiero jak znajdę wszystkie te Ifildiny, to dopiero wtedy coś się z tego odczyta. Znalazłem też dwa artefakty, te dwa konkretnie. Sprawdźmy zatem, co jest tutaj, bo wiadomo, bo jest tak, jest sam opis tego, ale jest też jakieś miejsce w... O właśnie, jak mi zaczął wibrować ten, jakieś miejsce ze wspomnieniem. Right in the jaw and as often as they can. That's a grim outlook, brother. We'll be able to see into Mordor here and bite if necessary. Okej, okay. Ciekawe podejście. Okej, okay, a ta miska na grog, co wskrywa? O, już widzę punkt. Ciekawe, czy im wyszło. Dobra, tutaj co? O właśnie, spotkałem takie coś poza nagraniem.
Próbowałem z tym walczyć, ale dosłownie zostałem zone-shotowany. Wielki Grauk, prawdziwy kolos słynący z ogromnej siły i paskudnego charakteru. Dziki, agresywny, krwiożerczy i wysoko terytorialny. Sauron prowadził próby wykorzystania Graugów do hodowania potężnych troli wzgórzowych. Te łuskowate potwory były zdolne do poruszania się nawet w słońcu samego południa. No, pewnie jego armii przydałaby się taka. Takie to, Ungol. Wielkie, wyjątkowo inteligentne stawonogi to dzieci królowej pająków Szeloby. Okej. Okay. Muchy z Morgaj. Lekceważące podejście mieszkańców Mordoru do grzebania zwłok uczyniło tę krainę rajem dla much z Morgaj. Ich gniazda zwisają tam wszędzie, gdzie można znaleźć mięso, a najdrobniejszy nawet ruch potrafi doprowadzić te owady do szału. Kiedy już to nastąpi, bezlitosne stwory atakują rojami, działając w idealnej harmonii i tworząc niestrudzoną, gryzącą masę, zdolną powalić nawet odzianego w zbroję Uruka. Stworzenia te przesyca mroczna wola Saurona, a czerwone symbole na ich odwłokach przypinają jego płonące oko. A mówiąc pokrótce, zajebisty sposób na może nie tyle odwrócenie uwagi, a rozproszenie przeciwników, bądź... Ciekawe. Bądź wprowadzenie zamieszania w obozie. Kurde, sporo tych kwiatów poznajdowałem. O, to, żem znalazł jeszcze z wami na odcinku, to pamiętam. To chyba poza nagraniem. Okej, to tyle? Tak, tyle. Istoty. Kto tu wpadł? To było. A. Konowały. No dobra. Okej, ktoś jeszcze? Nie. Historia. Ifildin. O, to mnie ciekawi. Z Ifildinu, zwanego też metalem gwiezdnoksiężycowym, tworzono starożytne symbole, które znaleźć można wyryte w żywym kamieniu i ruinach Mordoru. Są to relikty królestwa sprzed wieków, widoczne jedynie dla upiora mogącego wejrzeć w ukryty świat. Zjednoczony z talionem upiór może widzieć i aktywować te pełne mocy... symbole. Co więcej, czuje on, że jest z nimi w pewien sposób związany. Są to relikty z jego własnej przeszłości. No to jestem zmotywowany, aby tę przeszłość Celebrimbora poznać. Okej, jeszcze coś tu w historii mam. A, tutaj było. To było te dwa. Barad Silme. Okej, okay, nie wiadomo. Jemu wierzeń są obce. Nieubłagany czas zatarł ich pierwotne przeznaczenie, zdeformował kształty, uczynił z nich budowniczych mgliste, odległe wspomnienie. Okej, okay, wierzami Dobra. A to? Gondorska forteca zbudowana na ziemiach Udunu po pokonaniu Saurona przez ostatni sojusz. Chyba stała na straży Karach Angren, wybaczcie jeśli źle to wymawiam, ale nie mam na to wpływu, i znajdujących się za nimi ziem. Służący w tym garnizonie strażnicy patrolowali Udun przez ponad 1000 lat, lecz wojny podjazdowe, ataki Esterlingów, chyba, i wielka zaraza znacznie osłabiły ich siły. W końcu utrzymanie fortecy okazało się niemożliwe. Została porzucona w III Erze Śródziemia w 1640 roku i od momentu powrotu Saurona służy Urukom za wojskową twierdzę. No, w tej twierdzy właśnie byłem. O, to ciekawe. Krakord Krzywy Ryj! Co za imię! Ale patrząc na niego, to się nie dziwię. W ogóle... Okej, dobra. W ogóle ten typ...
Nie, ten? Nie, ten typ, Jezus Maria. Gościu mnie zabił chyba 4 razy, bo próbowałem się zasadzić na innego gościa, a ten ciągle mu przychodził pomóc. To w końcu mi się udało zabić. Nawet nie wiem, czy to nie był. Nawet nie wiem, czy to właśnie nie był ten, ale. Załóżmy, że to byli ci dwa. I jak udało mi się zabić tego, to ten. Chwilę później. Wrócił do życia. Ale nie, że go ktoś go wskrzesił, tylko. Dosłownie, gościu niby był martwy, a w sumie to przeżył. W sensie, no. Nie wiem jak, no. Po prostu przeżył i chciał się ze mną dupsać. No to zabiłem go znowu. Mi ta potęga wskoczyła trochę do góry, tyle dobrego. Strasznie też dużo run mi wpadło. O właśnie, ten. Czekaj, czekaj. Co tutaj powpadało? Wybierz runę, mityczne, więcej warte, proces niszczenia jest nieodwracalny. Tak, to wiem. Tutaj chcę te runy zobaczyć. Zobaczmy, co tu wpadło. Procent szansy na przerażenie więcej niż 2. Nie mam tego skilla dostępnego, więc... Poproszę o te runy. O te mitriany. Procent szans na uzyskanie 50 HP za każde wystanie lub naznaczenie dokonane z wysokości. No okej. Okay. Nie jest to takie złe. No ale nawet jeszcze nie mogę tego robić chyba z wysokości. Więc no... Sorki, runko. Do śmierci. Odzyskujesz 55% skupienia po zaszlachtowaniu przeciwnika. Nie, ale to tam w walce tak średnio by się przydało. Dobra, tu jest co? Niewrażliwość na trucizny. Musiałbym sobie to chyba odpalić, bo właśnie ten gościu miał... miał trucizny właśnie. Dobra, bo zamiast tego sobie to... sobie to wrzucę. Ale są te runy, nie powiem. Też bardzo cwanie ukryte z ten. Dobra, tutaj jedna jedyna. Kurde, muszę sobie to wsadzić do tej broni, bo jestem naprawdę ciekaw o co chodzi z tą zdolnością. Dobra, ulepszenia. Mam jeden punkt umiejętności, ale nie mam dosłownie na co jej wydawać. I go wydawać. O, ale tak, trafienie krytyczne będzie naprawdę zajebistą rzeczą. Zwłaszcza, że mam runę, która się z tym kombi. O, cios kończo... O, będę mógł podczas tego zabić typa. Nice. Tutaj... A, za fałę będę mógł zatruć beczkę. Rzut sztyletem. Okej, okay, też fajne. Brutalny mord. O, to jest też, do czego runy zgarniałem. No, to jest bardzo brutalne, sam widać po tym. Mroczne cios, tutaj przyszpilenie, strzały z łuku w nogi unieruchomią. Dobra. Upiorny błysk, coś za fabułę. O, tu jest, wyssanie z ukrycia. Nice. I łowca karagorów. Ale w sensie... aha, kontra na karagora, okej. No, ja na razie mam jeden punkt umiejętności, ale nie mam na co go wydać. Ale właśnie, chyba najpierw pójdę w krytyki, a potem pójdę w ten cios kończący. No, chyba że zdążę do kolejnego szczebla, nabić sobie 2 punkty, to biorę wtedy od razu obie umiejętności. Dobra, mamy 365 mitrianów. No, myślę, że tą żywotność muszę sobie podbić. I to jak najszybciej. Okej, okay, ale tą runę na mieczu bym sobie z chęcią też dodał. Oj, achievement za to wpadł. Dobra, i tutaj nic nie zrobię, to jest nieważne. A co to jest to ostatnie? O, burza Urfaela, proszę, i to jest to, co właśnie mi aktywuje ta runa. A tu musiałbym to wykupić za 2500 mitrianów. Okej, okay, naładuj tę moc zabijając wrogów. Musisz odblokować umiejętność egzekucji. Naciśnij obie gałki, aby przez 20 sekund móc wykonać nieograniczoną liczbę egzekucji. Jakie zajebiste! Dawać mi tę runę, ale już! Pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie to jest? To jest to? Tak. Poproszę! Jakie to będzie zajebiste! Jakie to będzie pierwsze cudowne! Dobra, jeszcze ostatnia rzecz, jaka to jest. A, samouczki, no to w sumie tutaj nie ma co. Ta podwójna kontra wygląda epicko, bo się pojawia nagle duch Celebrimbora i pomaga mi w tym. Jestem ciekaw, czy to jest tylko do podwójnych kontr, czy są też potrójne kontry, jak właśnie w tym.
czy jest właśnie potrójna kontra jak właśnie w Batmanie, bo jak jest potrójna kontra, to ja bardzo chcę ją zobaczyć. Dobra, znaleziono Ithildin, czy tam Ithildin, plus 50. O, ty, będzie? Nie, no co mnie grą oszukujesz? A dobra, tak nie ma co. Ale tu jest taki zielony kwiatek, który muszę zebrać do wyzwania, to z chęcią go sobie zgarnę. W górę, w górę, w górę. No, na górę. Dobra, tu jest jakiś trup, a kwiatek jest w tym miejscu. Bierz go. Fajkowe ziele. Dobra, tu jeszcze jest jedno takie zioło. Gdzieś, o właśnie, z tej strony. I 3 na 3. Teraz potrzebuję jeszcze takiego rzadkiego zioła, którego chwilowo nawet nie wiem, gdzie mogę go zlokalizować. O, ale ten bus jest zajebisty, zwłaszcza jak trzeba się szybko dostać do jakiegoś celu. Myślałem, że jakaś cutscene. O, czarna brama! Czyli to, gdzie my byliśmy. Czy to, gdzie nas zajebali. Czekaj. Tak, może tak się przejdę właśnie, czy nie ma tu jakichś przeciwników, których wolałbym unikać, jak na razie. No, coś niecoś ich tu jest. Okej, to jest kole, to są jacyś ludkowie. To jest chyba znowu to fajkowe ziele. Tak. Dobra, jak przerwać? Okej, w taki sposób. Właśnie, nie. O, this is the last time we meet, Tark. Even I'm losing my patience with you. Gościu, jeszcze ci mało? Ile razy już do niego pysk dostałeś? Chłopie, już nawet twój pysk się nie chce pokazywać. No tak, przecież mi, kurde, on jest średomierzem, jest niewrażliwy. Czekaj, kurde, muszę go zgubić, bo to jest najlepszy sposób, żeby go rozwalić. Trzeba go zgubić i się schować. O, jak Olaf mi toporem rzucił na plecy. Tak, tylko zgubienie go to może nie być takie proste, jakbym chciał. O, dobra. Czekaj. Bo tam zniknąłem mu. Idź. Zabij z ukrycia. Come on! O, dobra, tamten ucieka, ładnie. A tamten? Tamten jeszcze o mnie nie wie. To dobrze. No i za późno, wykrakałem. Są się nowych czy nie? Mógł mi wcześniej tak stagować, czy nie? O Jezusie! Kontra, biecz! Adios! Bruntalio! No nie! Kolejny! Ale o tym nie mam informacji żadnych! Nie! W sumie to z tych znaków bym mógł zdjąć po prostu z tego. Ja bym mógł zdjąć z... Chryste! Talion! Run! Dziam mi roślinkę. No kurde, mogłem się... przyspieszyć. No, Talion! W górę! Żegnamy strzelca. Tu jest gdzieś kapuś. O, właśnie do nas przyszedł. No ej! Czy on serio musi być niewykryty, czy jak? Znaczy niewykryty, w sensie czy musi być sam, żebym mógł go przesłuchać? O, tu jest ten. To jest kto? To jest ten nowy. No właśnie, na niego nie mam żadnych z tych. Nie wiem, jakie są słabości.
Tu jest obok ten, którego ja chcę zabić właśnie z ukrycia. Tylko nie wiem, czy się uda. Dobra, ewidentnie gościu mnie właśnie szuka. O, dobrze. Świetnie, ten mnie nie widzi. If you eat a ghoul and manage to keep it down, your muscles explode and you turn into a ground! Yes! Zajebiście. Załatwiony. Your death is the price for those you enslaved. Okej, okay, odzyskujesz 28% HP po zabiciu z ukrycia, ładnie. O, jak się ładnie, kolego, ustawiłeś! Bum! I pół HP zdjęte jednym strzałem. Siema. No, zabójstwo z powietrza. Pięknie. O, i tamtego już mogę chwycić, bo ma tak mało HP. O Jezu, ale to spieprzyłem. Czy on też jest? Dawaj. Oj, cyk, proszę, od razu. Pięknie. Dobra, kolejna runka dla mnie. Zwiększa obrażenia zadane w walce wręcz 18% przy... O, to jest zależne od kombinacji. Bardzo ładne. To się bardzo ładne, bo lubię. O, widzę na mapie tę roślinkę. To ją sobie z chęcią przygarnę. Okej, ładuje mi się tam, jest ten tam. Chyba. Kurde, jakie to jest przesłodkie! Jezus, ale ile ja będę musiał tych egzekucji wykonać, żeby móc tego użyć? To się naprawdę powoli, widzę, zbiera. O, właśnie przebiegłem po szczurze, elo. Dobra, gdzie jest ta roślina? Okej, gdzieś niżej. O, i automatyczna cezura, widzieliście to? Sweet! No, Jezu, ale jak w Batmanie, jak już się robi ta animacja tego wykończenia na glebie, to ciężko jest to przerwać. Tu jest o tyle lepiej, że mogę tą animację przerwać po prostu kontrą. Ładnie. Jakie podcięcie! No, idealnie żeśmy mu łeb chyba na pół rozcięli. Żeby ten kapuś został na koniec najlepiej. I żebym go nie zabił przypadkiem, co mi się już zdarzyło co najmniej 3 razy. 4! O nie! God damn it. No kurde, 4 razy zabić kapusia, którego chciał się przesłuchać. Ale nie oszukujmy się, pewnie mi się to zdarzy niejednokrotnie jeszcze w tej serii. Strzelec zdjęty. Dobra, gdzie jest ten kwiatek? Co jest gdzieś tu w środku? Jakieś przejście, wejście? O, chyba. Tak, wchodzimy do środka. Odzyskujemy strzały. O, i tu jest kwiatek. No i cyk. Lotrond się nazywa ten kwiat. Okej, okay, dwa takie i dwa takie. No, nie ma tako... A nie, jest chyba jeden w pobliżu, ale no, on mnie akurat teraz nie będzie interesował. Jakiś ork? Nie, ale... A nie, jest ork tutaj. Czy tam uruk. Jest jeden na górze, a tu jest gdzieś artefakt. Okej.
Co się kryje w tym miejscu? Żelazne kajdany do skuwania nóg dla jeńców Gondoru. No, prawdopodobnie dla jeńców Gondoru. Dobra, gdzie jest wspomnienie? Tutaj. All right, worms. Welcome to the Black Gate. You'll be building our watchtowers for us. Hard work will be rewarded. Sir, do you mean hard work will be rewarded with a shorter sentence? The traitors, the lot of you. Murderers and thieves. When I say reward, I mean I won't throw you to the categories. No jest to jakaś forma nagrody, tak mi się wydaje, ale... Nie brałbym. Nie brałbym. Dobra, pokaż mi to. Damage zależy od serii ciosów. To się może przydać akurat. Dobra, to bym sobie spylił. Ej, nie, nie chciałem tego zamieniać. O nie, czy to mi teraz zresetuje progres tego? Dobra, to bym chciał spylić. Dobra, na łuk nic nowego. Na sztylet coś wpadło. Aha, to zabijanie z ukrycia. No, w sumie... Dobra, to mogę... Też Ej. A czemu tego nie mogę spylić? No halo. No ale bullshit, nie mogę tego spylić, no. Chyba, że muszę tak zrobić. Nie, nie mogę. No nie, ale jak mam być szczery, no to wolę to od tego mityka. Dobra, to teraz tak. Kompendium, co mi wpadło? Natura. A, ten Lotrond. Ty, ale fajnie wygląda. Patrzcie go. Jak po prostu jak kania, tylko większa. Dobra, upgradę. Prawie szczebel. Wydaje mi się, że za tą misję powinienem sobie akurat to wbić. Większe skupienie. No, na trzecią runę na mieczu mi nie styknie. Ale styknie mi na trzecią runę... Nie, na drugą runę na sztylecie. I na łuku. Ale czy to mi jest teraz tak potrzebne? No nie do końca. Kurde, no przydałby się jeszcze jakąś jedną runę zgarnąć, żeby to mieć. Don't you look at me! These men are not soldiers. They are not ready to die. All things that live must die. Man alone faces the mystery of what is beyond death. Trochę mądre, nie powiem. Nie, dobra, na szczęście mnie zresetował progresu, Chryste. Ale bym się zawiódł, znaczy zawiódł, wpienił sam na siebie, jakbym to na własną rękę sobie tak spieprzył. Headshot! No i dobra, mamy naszą misję. Tego poganiacza musimy zgarnąć. Dobra, to wiecie co, to jednak dziabnę sobie te większe skupienie. No bo w sumie, jak zaraz mi się nabije to... O, tu 320 na kolejne potrzebuję. 370, też 320. Nie, no myślę, że warto te runy najpierw sobie odblokować. Tutaj na czwartą 800 będzie mi to kosztowało. Tutaj większe skupienie. 200! 2400 i 200. Wow. To chyba będzie dużo farmienia jeszcze, żeby zrobić sobie to wszystko na full. O, aleście brzydki skór. O, to mój rywal. W jakim sensie rywal? Co, że on chce mnie dopaść, czy...? Okej, pokaż mi. Okej, gościu jest... O, mogę go zabić z ukrycia. Boi się ognia, wrażliwy na wierzchowce. I mogę go chwycić, kiedy chcę. No, spoko. No, ale my się zajmujemy teraz tym ziomkiem. A właśnie, jak się zajmujemy tym ziomkiem, to przejmę go... z słabości. Ranią go techniki bojowe i ataki z dystansu.
Dobra. Czyli egzekucja i headshoty będą spoko. No to okej. Okay. Rozpocznijmy quest. A czy w sumie? Byłby jakiś uruk tak w po... O, proszę, proszę, proszę. Jest jakiś w pobliżu. Pięknie. Tak sobie tutaj podbiegnę. Na tyle, żeby go... wyssać z ukrycia. Oj, oj, oj. Sporo was tu. O, no. Dziabnę kogoś czy nie? Halo. Dziękuję. Okej, ten nie wiem. Albo się przestraszył, albo... myślał, że gdzieś stamtąd to się stało, nie wiem. Ja w tym momencie lecę do fabuły z pełną ilością strzał. Okej. Okay. Urukowy poganiacz ma jeńca dysponującego informacjami o czarnych kapitanach. Wytrop poganiacza uwolni jeńca i ustal, co wie. Mission accepted. A czyżby ów jeniec? Prisoner created a distraction. No wiesz, Kelebi może... I see more than any mortal. Come on our way, we'll be ready for it. Kook is blind in one eye. Tam? Slay the orc captain. Cut off the head of the snake, and the body will wither. Archers, I must take out the eyes of the camp. No dobra. Jakbym mógł, to wolałbym jak najmniej strzał zużyć. I najlepiej nie dać się w ogóle zauważyć przy tym. Dobra, tego sobie tutaj możemy zadziabać. Tu się cicho. Też. W dół. Bo to mam strzały obok, to mogę w sumie ich tak powystrzelać. Oj. Dobra, nie ma auto-aima. Okej, ale w praktyce jedna naciągnięta maksymalnie strzała to jest chyba one shot. Okej, cztery strzały tu były. Tam jest kapuś. Tutaj trochę typa. Nic nie widziałem. Wydaje ci się. Dobra, tu się mogę dostać w sumie. O, aha, dobra, i z jednej strzały... Okay, z jednej strzały odzyskuję 4. Nie wiem, jak to działa, ale okej. Okay. Dobra, czekaj, czy on jest... Okej, nie jest wrażliwy na ataki z ukrycia, ale nie jest też na nie odporny. Tak więc... ja tam z chęcią bym mu na pysk skoczył. Siema! I... widzieliście to? Prawie 3/4 HP mu urąbałem. Ataki cwany? Przywita się do nią pięścią! I ciosem, gradem ciosów... i egzekucją na pysk! Prawie żeśmy mu kręgosłup tym złamali. Złota runa. Mityczna. Odzyskujesz całe skupienie i życie po zabiciu kapitana lub wodza. Ej, zajebista rzecz. I to jest na sztylet, tak? Tak. Dobra, ja mam co? Zadaję dodatkowe obrażenia. To zostawiam. A tutaj to wymieniamy. Mamy coś o wiele lepszego. To jest to? Tak. No to pyk. Co prawda to jest tylko za zabijanie kapitanów lub wodzów, ale tak czy siak, jest to zajebista rzecz. A właśnie, to a propos. Dobra, w kompendium co wpadło? Pewnie od kolejnych samouczek? Nie, coś o istotach. Tutaj poganiacze niewolników. Okej. Krasnolud monety? Okej, a to kto może być?
To kurde, 6 punktów brakuje. I kurde, i minimalnie tego. Ale chyba jak teraz sobie spylę tę runę, to powinno mi wystarczyć na trzecią runę na to. No, idealnie. No, prawie idealnie. Dobra, ulepszenia, atrybuty... Na sztylet, bo na sztylet mam więcej run. Okej, te runy wyglądają trochę jak CDC jak na razie. Co oczywiście w języku Śródziemia pewnie oznacza coś kompletnie innego. Zwiększa spadek morale. Brutalne powalenia z ukryty bardziej przerażają. Zwiększona szansa obalenia celu przy rzucie sztyletem lub szybkim rzucie. Odnawia HP. Niewrażliwość na truciznę, to chcę. Bo to już by mi się niejednokrotnie przydało. No i dobra. Kapitan zabity. I co teraz? Teraz chyba tego jeńca musimy ogarnąć, nie? So you didn't die 10 years ago. I take it you did not come here to arrest me for treason, Captain. O, znają się. All that remains of that garrison, Hugo. Then why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Sauron. More like ran away from him. You know this man? Of course. You're staring at him. Where are the servants of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady. Come to the outcast camp. We shall ask my scouts. I'll be there. A jakieś informacje, gdzie ten obóz? O! O tego kolegę znamy. No, czy to Gollum? Zajebiście, i exp, i to poszło w górę. O, trypo to jest dostępne, pięknie. Ty! Zostaw tego człowieka! Trzeba ci w pysk! Okej, okay, widzę, że do tej misji fabularnej mam tutaj paru typów na pewno pocięcia, więc zróbmy to. Au, złożyłem kontrę. Kolejny jakiś gościu z trucizną. Ładny naskok. Trochę jak Garen. Przynajmniej w Wild Rift'cie, wiem, że w Wild Rift'cie. To jest właśnie dziwne dla mnie. Bo w Wild Rift'cie zarówno Garen, jak i... Nie gada, że to... Co? Co? To jest ciągle ten sam gość! Żyje mu jeszcze nie jest mało, no Chryste! Kiedy on w końcu zdechnie? Bo gościu, jak Sion, trzyma się życia. I kolejne porównanie do Lola na tym odcinku. I... Oj, pyk, punkt umiejętności. Kurde, właśnie. Problem z tym, problem tego ziomka jest to, że ja nie mogę go w ogóle... Nie mogę mu zrobić egzekucji, więc aktywowanie teraz egzekucji byłby idiotyczne. Tych nieskończonych. Nie mogę najwyżej mu walnąć stuna, ale to jest wszystko. Muszę na chwilę pozbyć z walki. Ty czekaj, chyba mamy mu stuna? Nie, 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 to tak nie działa. Niestety to tak nie działa. Dobra. Walnął w tego ogłuszonego, to już trochę wkurzył. O, pięknie!
Aj, kurde, serio? Myślałem, że to powoleniu rozwalę. Dobra, na szczęście mam niewrażliwość przed na truciznę, więc to mi nie straszne. Ja muszę go zgubić teraz. Run. Ale jak gościu uparcie po prostu trzyma się życia, zauważyliście to? Dobra, zgubił mnie. To jest tylko ja muszę do niego dojść, tak żeby mnie ten drugi nie zauważył. A czekaj, czy mogę go zbawić tutaj w sumie? To on sam tutaj przyjdzie. No, hej. Nie mogę. Ile razy jeszcze będę musiał zabić tego gościa, żeby on zadał w końcu spokój? Thus ends your command. O, szansa na zyskanie strzała. To jest też fajne. No, o, nie wierzę. Tak paskudnie spróbować. No i pyk. Potęga w górę. Wyższe umiejętności, zwycięży walka o władzę, tak. No to oj, proszę, 2 punkty umiejętności. No to bierzemy trafienie krytyczne i finisher ostatniej szansy. Następnie myślę, pójdę w to wystanie z ukrycia, ewentualnie w ten brutalny mord. Bo to, albo ten rzut sztyletem, jedno z tych trzech. Bo to przyspieszenie aż tak mnie... aż tak mnie na razie nie kusi. Ale prędzej czy później pewnie będzie opłacalne. Dobra, uzbrojenie i runy. Zobaczmy. Techniki były zadają kapitana dodatkowe obrażenia. Dodatkowa ostatnia szansa. No dobre rzeczy tu mam. Nie chcę się z niczym rozstawać tak naprawdę. Dobra, to sobie spylę. Ale dlaczego nie mogę tych run tutaj spylać? No o! O, a to mogę spylić, no co jest? Ile jest warta? 50, o wow, no kurde, tu warta dużo. A chyba, że to dlatego, że to są te z preordera jakby, czy tam z tego goty, dlatego nie mogę tego pylić. Ło Jezusie, 43 minuty! Kiedy to minęło? Ja pierdzielę, to samo co przy Metal Gearze, ja się za dobrze przy tych grach bawię. Nie ogarniam, kiedy czas mi mija. Wygnańcy. Okej. I w historii jeszcze coś? Czarny trakt. Dla was. A, czekaj, jeszcze coś tam było. Jeszcze coś było w tej historii. Kurhany. Okej, dobra. To tyle? Tak. Dobra. Rekordę. Dobra, nie. Bo nie wiem, ile mi to czasu zeżre, a jak już mam teraz 43 minuty, no to... no pewnie trochę to potrwa. Dobra, o, tu jest jakiś artefakt, co go pewnie zgarnę poza nagraniem. No ale cóż, no ode mnie póki co to tyle. Tą misją, chyba... dotyczącą Golluma, zajmiemy się w kolejnym odcinku, a póki co ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do następnego. Cześć!